Gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych. Odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Czyli ja rozumiem, że decyzja jest wtedy wydawana zakazująca zgromadzenia, tak? Jeżeli te punkty są... Mogę powiedzieć tak, że do tej pory takiej decyzji zakazującej nie wydałem, więc nie rozumiem tej śmiechy tutaj z Państwa, mając mnie zdeprymować. Po prostu gdyby ta decyzja była, to znaczy wniosek był wypełniony... Ja zaraz Panie Burmistrzu, Pan wytłumaczę skąd ten śmiech. Nie, no dobrze, dobrze, ale i proszę... Wciągają mnie Państwo jakąś sprawę, z którą absolutnie nie mam tracę. Nie, nie, to Państwo przyjaciele, to Państwo przyjaciele. Że ona, wie pan, że supozycje pana są... Nie są supozycje, nie są zeznania. Ale panie Słonawski, proszę się uspokoić, tak? Pan burmistrz, proszę się uspokoić, ale to samo nie jest do tego. Panie Słonawski, sala rozpraw nie jest do tego, do wymiany tutaj państwa poglądów i na różne kwestie, także proszę. My mamy obowiązek przesłuchania świadka i wyjaśnienia tutaj rzeczową sytuacji, a reszta, proszę pana. Trzeba się powstrzymać od takiej zamiany. Dobrze, proszę Panie Dąbrowski. Czyli nigdy Pan decyzję o zakazującej zgromadzenia publicznego nie wydawał, tak? Nie, nie mogę tak powiedzieć, że prezydent nie przypomina sobie. Dobrze, nie przypomina sobie. Natomiast chciałam zapytać, jeżeli wszystko jest w porządku, Pan mówi, że również jakaś decyzja jest w urzędzie wydawana, tak? Zgoda czy... No, no tak, no rzecz jasna, skoro jest wniosek, to musi być odpowiedź, tak? Wyrażamy zgodę. Czasami ewentualnie dodatkowe warunki są, jeżeli tam przeprowadzane są imprezy masowe, takich jest dużo akurat w Ostródzie. Czy to... Państwo również informują na przykład o zgodzie? Czy informują Państwo zawiadamiającego? Czy już nie? Oczywiście, że tak. Jak, no, znaczy, też, tak? Tego, który się... No bo skąd on ma wiedzieć, że dostał pozwolenie, prawda, ten podmiot? O zgodzie też informujecie, tak? I on no, no, bo zgody. To, nawet gdyby by wtedy było, no, w każdym razie odpowiadamy temu, który składa wniosek. Dobrze. Ja, a jeszcze mam tylko jedno pytanie. Czy świadek wie, kto jest administratorem tego adresu? Urząd Miejski @um.ostruda.pl? No to jest, ja nie jestem aż tak biegły w, dotyczący spraw tych elektronicznych. No. To ja w takim razie tutaj mam prośbę. Ja zobowiązuję świadka, tak? Żeby w terminie 3 dni tutaj nawet do nas faksem nadać, żeby to ustalić w urzędzie, tak? I poinformować sąd, właśnie powołując się na tą sygnaturę 2W100/11, kto jest administratorem tego adresu internetowego, dobrze? Bo musimy się do tego administratora zwrócić z prośbą o udzielenie takich informacji. Dobrze, proszę bardzo, Panie obwiniony, Pan Słonawski, tak, czy Pan Kalinowski, proszę ja bardzo o zadawanie pytań, jasne, tak? Świadkowi. Pierwsze pytanie zasadnicze. Kiedy Pan mówi prawdę? W tej chwili? Czy wtedy Pan mówił, pisząc pismo z dnia 15.10, to jest prawdziwa wersja? Bo to są dwie wersje. W piśmie z 10 października pisze Pan, że wpłynął mail na adres internetowy. Już Pan wyjaśnia, nie może się Pan nie rozwijać. Ja bardzo proszę, żeby świadek się w ten sposób do mnie na pytanie obwiniony. Nie poszkoda czasu, bo wie pan, ja w praktyce nie marnuję innym czasu i nie lubię, gdy ktoś mi marnuje czasu. Byłem przekonany, że chodzi o tę informację prasową. I na to odpowiadaliśmy, że to w ogóle nie spełnia, bo to jest informacja prasowa. No, napisał pan, że wpłynął mail. Ale napisał 31 września. Tak. Tam jest. I chcielibyśmy, żeby świadek ten mail, który wpłynął, złożył do akt sprawy. Pan złożył, pan tak? Złożył, panie Słonawski. I złożył. No ja nie wiem, bo to się dzieje, że wiele rzeczy dobrze. Dobrze, ja przepraszam, bo być może nie poinformowałam, a pan się nie zapoznawał. Tak. To, co, o co się zwróciliśmy, okay, tutaj Urząd Miasta nam nadesłał, tak? Dobrze. Proszę pana, w tym również piśmie, i to, o czym dzisiaj pan mówił, wynika z tego, że na podstawie ustawy Prawo w zgromadzeniach, pan jako burmistrz miasta wydaje zezwolenie. Czy to są pańskie kompetencje? Tak, to są. To są moje kompetencje. Wydawanie zezwoleń? Tak. Wydawanie zgromadzenie publiczne, to informuję pana, bo będę się zwracał po raz kolejny do pana o
zawiadamiając o takim zgromadzeniu i postulie, żeby pan wiedział, że pan nie jest osobą uprawnioną do wydawania jakichkolwiek zezwoleń w tej kwestii. Dobrze. No dobrze, dobrze, jakieś pytania są, dobrze, tak. Dalej jeszcze. Proszę pana, mówił pan, wyjaśniając sądowi, że od kogoś się pan dowiedział, że była tam jakaś awantura przed sądem, było głośno i tak dalej, i tak dalej. Dowiedział się pan od osób pracujących w sądzie. Czy to nie była czasem pańska żona, sędzia sądu rejonowego? W tym przypadku nie. W tym przypadku nie, dobrze. W tym przypadku o zakłóceniu porządku prawnego, czy też zorganizowaniu jakiegoś zgromadzenia przed sądem rejonowym w Ostródzie, nie dowiedziałem się od swojej żony. Żona sędzią jest, tak? Nie, wydziale pracy. Także zupełnie zero relacji. Nie swojej żony, która jest sędzią. Jest korelacja, bo pańska żona podłączyła się do orzekania w tej sprawie, w związku z tym zwykle się tak odbywa, proszę pana, każdą sprawę, która dotyczy nawet Urzędu Miasta, i podczas tej wszyscy sędziowie się wyłączają, dlatego że właśnie moja żona pracuje. Dobrze. Także w każdej sprawie używamy. Dobrze, proszę. Ta sprawa mnie dotyczy, w związku z czym... Ale pan wyjaśnia, że pan był bogatszy, więc... Jasne. Proszę świadka. Pan wspominał, że... Pan z mocy swojego urzędu, po pierwsze, przyjmuje wnioski. Czy pan odróżnia wniosek od zgłoszenia? To są dwie różne formy. Wniosek to jest wtedy, kiedy ja o coś pana proszę, a zgłoszenie to jest to, co wynikają moje prawa z ustawy. Pan to rozumie. Proszę świadka, więc proszę. Ja, proszę Wysokiego Sądu. Proszę Wysokiego Sądu. Ja powiedziałem, jaki jest obieg dokumentów. Ja powiedziałem, jaki jest obieg dokumentów. Więc czy to jest forma zgłoszenia, czy to jest forma, czy forma jest wniosku. Czy to jest forma wniosku. Niezależnie od tego, pisma wszystkie przychodzące, w tym i drogą elektroniczną, chociaż powiadam, nawet jesteśmy tak, no jesteśmy, staramy się być otwarci, bo jeżeli nie spełnia wymogów drogą mailową, tak jak ta informacja, no to ja w jaki sposób jej nadawać bieg? No jest informacja, bo ona pewnie do prasy szła, przychodzi do Urzędu Miasta i bardzo wiele takich otrzymujemy. Generalnie, jeżeli to czegoś obywatel od nas chce, nazwijmy to tak, to trafia po zrobieniu tak zwanej poczty, którą zwykle czyni sekretarz, to co w ciągu dnia płynie, siada na zakończenie pracy, on albo mój zastępca, i kieruje do poszczególnych wydziałów, zgodnie z tematyką, z zakresem merytorycznym treści danego pisma. I wydziały decydują, jaki bieg sprawie nadać, one analizują. Gdybym ja miał każde takie pismo, nie starczyłoby mi 100 godzin na decydować. Kierujemy tego typu pisma do poszczególnych wydziałów, tak? Tak jest. Zgodnie z zakresem spraw, których dotyczą. Proszę świadka, czy potwierdza pan słowa pani Słonawski, tylko... Przepraszam, pana Jarosława Mańki, jest to naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej w Ostródzie. I trzech jego podwładnych, którzy zeznali tutaj w sądzie, że Artur Borowy razem z panem prokuratorem Maziukiem rozmawiali z panem telefonicznie, ustalali zakres naszych praw, pańskich przeciwwskazań i wszystkiemu temu, co dotyczyło tego zgromadzenia. Już w czasie trwania zgromadzenia. Były to zdaniem świadków dwu- lub trzykrotne z pani konsultacjami. Odpowiadam krótko. Nie pamiętam takiego zdarzenia. Nie pamiętam takiego zdarzenia. Abym konsultował się, aby ze mną konsultowali się, tak? Aby ze mną konsultowali to, się. No może to przykre będzie dla pana, to jest sprawa życiowa. No proszę mi uwierzyć. Ani to nie była dla mnie sensacja, ani była, no nie jesteśmy jakimś pcimiem, że jakaś tam historia wywołuje tutaj reakcję. Po prostu.
to nie była sprawa, która zawracała głowę. No, ja tutaj nawet pisałem pismo, co ja mam w tej sprawie do powiedzenia. To nie była sprawa, która zawracała. Nawet się nie interesowałem. Dla pana być może tak, jak zwykle jest w tych sprawach, natomiast to nie była sprawa, która absorbowała mnie w jakikolwiek sposób. Więc takie rzeczy, wie pan, nawet żeby nie przeładować tego komputera, to człowiek z pamięci wyrzuca. Więc dlatego mówię, nie pamiętam, żebym ja na ten temat rozmawiał. Czy w ten sposób, niejako definiując i kończąc zdanie, czy mamy myśleć w ten sposób, że również mail, który dotarł do was razem z załącznikami, również z tego komputera został wyrzucony? Proszę pana, proszę Wysokiego Sądu, ta supozycja... Nie ma. Proszę Wysokiego Sądu, na Boga, jeżeli świadek myśli trochę, nie mieliśmy żadnego interesu, żeby tego, to ukrywać tego faktu. My takich rzeczy nie praktykujemy. Nie mieliśmy żadnego interesu. Taki fakt? Proszę Wysokiego Sądu, w kontekście zeznań policjantów twierdzę, że był wspólny interes. No dobrze. Rozmowy telefoniczne. Ja proszę tu zaproponować. Panie Słonawski, ja proszę o pytania, tak? Na jego oświadczenia zaraz. Dobrze. Pytania do świadka, jeszcze bo chcemy świadka zwolnić już. Jeżeli mamy jeszcze jakieś pytania, bardzo dobrze, proszę. Oczywiście, że tak. Proszę świadka. Dnia 20, za chwileczkę tutaj podam datę, mam czas. Dnia, proszę świadka, 22 marca, zanim skierowaliśmy do waszego urzędu kolejne zawiadomienie, zaprzyjaźnione stowarzyszenie miało zorganizować przed waszym urzędem manifestację. Zanim to zostało do was wysłane, ja wykonałem telefon do pana sekretarki. Mam zarejestrowaną rozmowę, z której wynika totalny brak kompetencji, nie pański. Ludzie odpowiedzialni, żeby zorganizować zgromadzenie publiczne, pana pracownica kazała mi założyć działalność gospodarczą, wie pan? Jeżeli sąd zezwoli, to jest 8-minutowe nagranie, zobaczy pan kompetencje tych ludzi, którzy również twierdzą, że mail z 17. Proszę Wysokiego Sądu, proszę pana, proszę Wysokiego Sądu, jeżeli pan chce zrobić demonstrację, da panu dzisiaj, niech pan wypełni, z całą pewnością damy panu zgodę, może pan robić godzinę piszczeć, może pan pod urzędem, jestem bardzo liberalnie nastawiony człowiek, i może pan tam wypiszczeć i wykrzyczeć bóle swoje dowody. Proszę pana, ja w tej chwili nie jest przedmiotem postępowania wypiszczenie przeze mnie pod pańskim urzędem czegokolwiek, natomiast dowiedzenie, że ta manifestacja z 22 września była legalna. A wie pan, z czego to wynika? Bo pan nie wydał administracyjnej decyzji zakazującej tego zgromadzenia. Dlaczego był pan odzobowiązany? Chcąc stwierdzić... Na co miałbym odpowiadać, proszę pana? Proszę pana, na telefony pana Borowego, na telefony pana Maziuka i na telefony podinspektora Mańka. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania, panie Słonawski? Dziękuję. Dobrze. Panie Kalinowski, czy ma pan jakieś pytania do świadka? Pytanko, tak? Pytanie. Taką tutaj wielkim brakiem formalnym w zgłoszeniu świadek powiedział brak daty urodzenia. Czyja data urodzenia powinna być podana? No zgłaszanka, tam panowie zdaje się podpisują się. I to... Ale nie, no proszę pana, powiedziałem, najpierw brakuje daty. Powinna być wskazana data urodzenia zawiadamiającego, tak? Ja. Proszę Wysokiego Sądu, mogę odczytać zgromadzenie. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane. Imię, nazwisko, datę urodzenia, adres organizatora z nazwą i adres osoby prywatnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizują zgromadzenie. Cel, program i tak dalej. Jako drugi punkt i trzeci miejsce i datę. Godzina rozpoczęcia. Proszę świadka, konkretne pytanie, czyją datę urodzenia?
zdarzenia, tylko na to proszę odpowiedzieć, nic więcej. Nie pamiętam, jak tam było. No ale jest, pan firmuje, firmują panowie nazwiskami konkretnymi, zdaje się, tam nie pamiętam panów godności. I no, należało no, napisać, żeby panów lepiej zidentyfikować, no wszak trzeba wiedzieć, kto zaczynał. Dobrze, pani Kalinowski, czy jeszcze jakieś pytanie? Wystarczy PESEL, no dzisiaj przepraszam bardzo, ale powszechnie się wszędzie PESEL wypisuje po to, żeby ta osoba była jak najmniej anonimowa. Tym bardziej, że jak się organizuje zgromadzenie, otrzymuje się, to ponosi się odpowiedzialność za konsekwencje. Ktoś musi, ta osoba musi być precyzyjnie wskazana. Proszę wysyłać sąd, bo świadek tutaj przed chwileczką zacytował fragmenty ustawy o zgromadzeniach i sugeruje wszystkiemu sądowi, że dobrze zna tą ustawę. Czy świadek, zdaje sobie sprawę o punkcie w ustawie o zgromadzeniach o zakłócaniu? I tam jest dokładnie powiedziane, kto zakłóca zgromadzenie, tam jest też określona ustawa, bardzo precyzyjnie określa karę. Jeżeli ktoś zakłóca, czy próbuje rozwiązać zgromadzenie publiczne. Czy świadek wie o tym? To jakie pytanie jest? Czy świadek zna przepisy, karty, przepisy, tak? Przepisy tej ustawy o zakłócaniu legalnego zgromadzenia? Do tej pory akurat nie mieliśmy przypadków, to nie musiałem. Ja wszystkich przepisów prawnych... Nie mieliśmy przypadków zakłócania legalnych zgromadzeń. Proszę, jeszcze jedno pytanie. Nie muszę znać wszystkich przepisów prawnych. Jest to karane, proszę tego sądu, proszę świadka, to jest to karane. I teraz żona, bo tam była mowa, że świadek nie ma interesu, by twierdzić, że tam mail nie dotrze i tak dalej. Ja chcę, żeby śledził stosunkowo. Do faktu, że żona jest podwładną sędziego Borowego, który zakłócał legalne zgromadzenie. Ale to ja uchylam, panie Kalinowski, ja uchylam to pytanie. Ono nie dotyczy tej sprawy. Naprawdę. Nie dotyczy, my nie mówimy o zakłóceniu zgromadzenia, tylko o tym, no, tak jak mówiłam, musimy się trzymać. Już proces jest uporządkowany, panie Kalinowski. Będziemy się trzymać tylko tego. Ja jeszcze mam jedno krótkie pytanie. Także uchylę to pytanie, tak? Dziękuję. Proszę bardzo, panie Słonawski, jeżeli... Panie burmistrzu, cytował pan przepisy ustawy prawo zgromadzenia. Proszę wskazać w tych przepisach pańską rolę w celu wydania zezwolenia, czy też zgody na to zgromadzenie. Proszę pana, jeżeli pan składa jakikolwiek wniosek... Ja nie składam wniosku. Ja pana powiadomiałem, że coś takiego zorganizuje. No to co, to pan powiadomił, no. No bo pan powiadomił. Proszę pana, no czy ma pan... Czy dobrze, pan dobrze Wysokiego Sądu? Ja proszę o odczytanie, żeby państwo widzieli. Proszę Wysokiego Sądu, proszę zaprotokołować, że przed chwilą świadek powiedział, że został powiadomiony o zorganizowaniu zgromadzenia. Ja powiedziałem? Tak. Nie, no proszę pana, stwierdziłem już wcześniej, pan mnie zasłonił pyta. Pan zajmuje w charakterze świadka, pan poinformował Rady Miejskiej i proszę odpowiadać sądowi, konkretnie tak lub nie. Proszę Wysokiego Sądu, jeszcze raz oświadczam, że przyszedł mail, który informował o tym, że pan jest troskliwym ojcem, dzieckiem, że się panu krzywda dzieje, w związku z tym ma pan protestować. I tylko tyle. Proszę Wysokiego Sądu, protestuje, pan zaczyna kpić z nas, bardzo poważna sprawa, być może nigdy to nie dotknęło. Proszę spokojnie. Tak. Jest pierwsze. Natomiast arogancja tego pana no, przekracza wszelkie dozwolenia i zasady. Zacytuję, Rafał Żywicki jest dobrym ojcem, troskliwym i czułym, potrafi zorganizować dobre warunki rozwoju i wychowania synów. Synowie chcą mieszkać z ojcem. Co to jest? Proszę. To jest tekst do burmistrza, wniosek. Proszę pana, właśnie sąd zobowiązał mnie do dostarczenia treści maila, który był do pana skierowany. Pan twierdzi, że pan tego nie dostał. Cytuje pan komunikat prasowy, który został złożony do pracownika, ja nie wiem, czy w tej chwili pracuje, przyjaciela tego ojca, z którego pan próbuje zagrać. Wie pan? Do byłego dziennikarza Super Ekspresy, który stał się rzecznikiem prasowym waszego urzędu miasta. Zachowuje